Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Najdrożsi Państwo, po dwóch tygodniach spędzonych z Lu, chciałbym zaproponować Państwu podróż w przeszłość, przed jego czasami. Czyli dalej pozostajemy w tematach amerykańskiego programu tropiącego ułap i pokrewne zjawiska, pokrewne, niepokrewne, tajemnicze zjawiska. Ale jako, że przez ostatnie dwa tygodnie się koncentrowaliśmy na tym przedziale, czyli wszystkich tych wydarzeniach, które się odbyły od momentu, kiedy Lou przejął od Jima Lakackiego Ster w programie Pentagonu, programie Departamentu Obrony Badania Anomalnych Pojazdów, anomalnych Zjawisk na Niebie, to dzisiaj chciałbym zaproponować Państwu. Takie streszczenie, taką turbościągę na temat tego, co o działalności pierwszej fazy w ogóle tych wszystkich projektów, opisali sami jej uczestnicy. Czyli chciałbym się cofnąć do samego początku do okresu programu OSAP, czyli Advanced Aerospace Weapon Application Weapon System Application Program. I tutaj, w pewnym sensie, takim prologiem do tej opowieści jest książka Skinwalkerzy w Pentagonie. To była pozycja, która jako pierwsza ujawniła, że był taki nadrzędny program w stosunku do ATIP, że był OSAP. To wcale nie zrobił Steven Greenstreet w maju 2022 ze swoim programem UFO Deception, tylko w pewnym sensie uczestnicy tego programu sami, jakby się objawili, powiedzieli, że artykuł z New York Times w wielu punktach jest przekłamany, ponieważ opowiada nie o ATIP-ie, tylko o ASAPie. I w ciągu ostatnich tygodni mamy do czynienia z wrzeniem internetu i w pewnym sensie też i sceny politycznej, czy, czy sceny Ufo świata, Ufo polityki w Stanach Zjednoczonych w związku z książką Imminent, a jak wspomniałem, na początku pierwszego odcinka poświęconym temu całemu amerykańskiemu cyrkowi, to pozycja, która jest w dużej mierze takim streszczeniem pracy dokumentacyjnej, którą wykonał w pierwszych dziewięciu miesiącach pracy OSAP. Ona przyszła bez żadnego echa i cały czas o tym Osapie się spekuluje i opowiada się w publicystyce, a może on był tym, może on był tamtym, nie wiadomo za bardzo, ale nie widzę zbytnio, żeby odnosić się do tych, tych initial revelations. Dlatego spieszę właśnie, żeby Państwu opowiedzieć, co sami dwaj przywódcy takich dwóch odłamów, tego, tego przedsięwzięcia, tego projektu, czyli Asapu ze strony rządowej, ze strony DIA, czyli Jim Lakacki, i ze strony tego kontrahenta, y, współpracownika y, prywatnego, czyli firmy Boba bigelowa bass y, czyli Colm Kelleher, y, wraz z dziennikarzem Georgem Napem, który tam macza swoje y, uficzne palce we wszystkich wątkach związanych z y, Amerykańskim Środkowym Zachodem od końcówki XX wieku. Co oni tak naprawdę spróbowali tą książką opowiedzieć? Przede wszystkim, po raz kolejny tutaj podkreślają, jest rozdział, nie da się chyba bardziej klarownie, o tytule: Atip was no OSAP, czy raczej OSAP was no ATIP". I tutaj wymieniają właśnie, że Osap miał dużo szersze spektrum zainteresowań niż ATIP, który był tutaj cytuję o wiele mniejszym skoncentrowanym wysiłku personelu wojskowego a Osap badał również bezcielesne głosy, badał kule energii, badał aktywność poza fizyczną samolewitację, humanoidalne cienie bezcielesne odgłosy kroków nawiedzenia i oczywiście to się spotkało z fatalnym odbiorem w Agencji Wywiadowczej i w Departamencie Obrony, bo nie są to chyba typowe sprawy, którymi się zajmują urzędnicy na co dzień, przychodząc do pracy, siadając za biurkiem, za komputerem, a tutaj właśnie samo lewitacje i bezcielesne kroki. Ale niezależnie od tego, jak ocenimy przedmiot badawczy, czy raczej Kierunki badawcze, bo czy oni faktycznie badali to, co sobie zakładali, to jest zupełnie insza, inszość. Możemy się odnieść do tego, jak efekt ich wysiłków opisują autorzy książki. Tutaj przypominam, ta książka ma się koncentrować na tym, co udało im się osiągnąć w ciągu pierwszych dziewięciu z 24 miesięcy ich aktywności. Mam nadzieję, że Będą jeszcze kolejne publikacje. Mam nadzieję, że sukces Lui również wzmocni właśnie też, też ich motywację i ich nieustępliwość. Łyk czarnej kawki. Bardzo dziękuję za wszystkie kawki. Mocno. I teraz zdaniem autorów... Aktywność osób koncentrowało się na siedmiu projektach, którymi był projekt Database, czyli baza danych, projekt Fizyka, który jest najbardziej obszernie opisany w książce, projekt Zaangażowanie, który był oparty na współpracy z organizacją cywilną MUFON, Mutual UFO Network, która jest czymś w rodzaju takiej. No, i archiwum, do którego można wysyłać swoje relacje o spotkaniach z tajemniczymi zjawiskami, ale również jest jednostką badawczą, gdzie prywatni, cywilni badacze udają się do osób, które relacjonują pewne zdarzenia i starają się na podstawie ich opowieści i dowodów zgromadzonych na miejscu, jakiegoś rodzaju konstruować raporty. Więc projekt zaangażowania opisuje, jak osób, baz, Właśnie co badał, gdzie bywał, dzięki informacjom, dzięki personelowi, który użyczał, z którym współpracował z organizacją MUFON. Projekt Northern Tier, który dotyczył przypadku z bazy z bronią nuklearną. Projekt Colares, czyli to była ta część poświęcona wydarzeniom z około 1977 z wysepki u wybrzeżu Brazylii. U ujścia Amazonki, i tutaj wydaje mi się, że tak często ten cień, Colares się pojawia i nad pracą Lou Elizondo, i nad OSAPem, że za tydzień zaczniemy dwuczęściową audycję poświęconą właśnie temu fascynującemu i przerażającemu przypadkowi. Projekt Rancho, dotyczący aktywności paranormalnej, egzotycznej fizyki. Na posesji, która wcześniej była własnością, nie, wtedy była własnością Rob, Roberta Bigelowa, czyli właściciela firmy BAS, która wykonywała pracę w, w ramach projektu OSAP, co jest takim amerykańską wersją nawiedzonego zamku czyli jest to obszar, na którym w różnych miejscach zdarzają się wszystkie tajemnicze, Wypadki, które do tej pory były opisywane przez magię albo baśń, i które tam starano się poddać jakiejś, jakiemuś naukowemu reżimowi, a dzisiaj jest to też miejsce amerykańskiej doku dramy na telewizji History. No, i wszyscy możemy w telewizji obserwować, co tam się wyrabia, i czy eksperymenty i badania, i przedstawiane wnioski przez pracującą tam ekipę są w jakiś sposób przekonujące, czy raczej bardziej zbliżają się do sensacji. I ostatnim projektem, być może najbardziej kontrowersyjnym z nich wszystkich, był projekt Świadomość, ponieważ OSAP, którego jednym z głównych naukowców był Hal Putov, Harold Putow, który od dekad jest takim wiodącym aktywistą, skłaniającym naukowców uniwersyteckich i takich zupełnie z pogranicza do wspólnego zastanawiania się nad aspektami do tej pory niezgłębionych możliwości ludzkiej psychiki. Czy nawet bardziej czegoś w rodzaju ludzkiego pola energetycznego, ludzkiej świadomości? To jest takie pojęcie wytrych, właśnie, którą nie do końca można zidentyfikować z aktywnością mózgu. Być może można ją interpretować w jakiś sposób metafizyczny, nie odrzucając praktycznie żadnych możliwości, które jest poddane oczywiście ogromnej krytyce, ponieważ. Naukowa metoda nie za bardzo znajduje swoje przyłożenie do tego typu zagadnień, i bardzo mało może zebrać materiału dowodowego w opisach tego, co w tym zakresie ma rzekomo zachodzić. Ale to, co jest główną treścią tego raportu, tych wstępnych rewelacji, jak tutaj głosi tytuł, jest zapis z projektu Fizyka. I tutaj są wymieniane pewne właściwości, które zespół ASAPu wyznaczył, wyszczególnił jako te, które określają zjawisko UAP i są zasugerowane teorie, które, których rozwinięcia mogą doprowadzić do wyjaśnienia, tego, co jest obserwowane przez naocznych świadków, uczestników doświadczeń i oczywiście czujniki mechaniczne. Ale też niemniej fascynujące są zaawansowane koncepcje, które brzmią jak science fiction, i nie mają chyba pokrycia w żadnych eksperymentach ani żadnych dokonaniach czy przełomach fizycznych teraz, ale są bardzo ciekawymi rozwinięciami takiej powiedziałbym technologicznej futurologii i jak dowiedziałem się między innymi z tego co opowiadał w trakcie swoich występów Hal Putow, w jaki sposób oni gromadzili tak ogromną to jest imponująca ilość bardzo egzotycznych wyjaśnień naukowych które mogą nie muszą odnosić się do charakterystyki ułap Właśnie Hal Putow tłumaczył, że w ramach OSAP nawiązywał kontakt z całą rzeszą naukowców, inżynierów, fizyków, metalurgów, energetyków i gromadził ekspertyzy dla OSAP. Jak pamiętamy, to się nazywa Advanced Aerospace Weapon System Application Program, czyli jakby w nazwie i w. I w głównych założeniach tam się nie wspomina o świadomości czy o duchach, tylko o zaawansowanej technologii lotniczej. Więc osoby, które były proszone o podzielenie się swoimi koncepcjami, były ofiarami pewnego rodzaju podchodu, czy też wybiegu, ponieważ Putow prosił o analizę, jak może wyglądać Przemysł lotniczy i technologia lotnicza koło 2050 roku. W jakim kierunku może iść rozwój najbardziej oczekiwanych, najbardziej niesamowitych właściwości, które ludzkie pojazdy latające mogą osiągnąć? I kiedy otrzymywali te odpowiedzi, rozważające mniej lub bardziej wiarygodne, oparte w teoriach pomysły. To starali się je aplikować do obserwowanej rzeczywistości ułap i powstał naprawdę fascynujący zbiór pomysłów. I tutaj przynajmniej w niektórych dziedzinach chciałem się z Państwem nimi podzielić, chociaż to będzie swego rodzaju wyliczanka. I jednym z tematów, który doczekał się właśnie wyczerpującego opracowania, jest tajemnica sposobu unoszenia się ułap, ponieważ wskaźniki tutaj między innymi wykazują, że ułap mają wpływ na wodę, czasami powodują coś co wygląda jak wytworzenie się korytarza w chmurach, co jest bardzo osobliwe. Czasami chwieją się jak liść, mają zdolność do okrążania samolotów, to jest to o czym mówiłem w poprzednim odcinku, kiedy Lu opisywał raport ze spotkania ułap trzech ułap z dronem Predator, kiedy one zaczęły go otaczać i utworzyły jakby okrąg wokół naszej maszyny, oraz ta strasznie taka frustrująca ich zdolność, która dla nich jest łatwa, jak machnięcie długopisem, czyli osiąganie wysokiej prędkości, przejście do całkowitego zatrzymania i uruchomienie tej wysokiej prędkości momentalnie. I tutaj rozważano teorie, które obejmowały pola siłowe, antygrawitację, lewitację, teleportację oraz egzotyczny mechanizm. I zaawansowane koncepcje, które są opisane w książce, to antygrawitacja oparta na negatywnej energii, antygrawitacja za pośrednictwem polaryzacyjno-próżniowej. Reprezentacji ogólnej teorii względności. Antygrawitacja poprzez siły fluktuacji punktu zerowego próżni kwantowej. Tak samo poprzez nieodwróconą kwantową siłę dyspersji międzyatomowej. Modyfikacja grawitacji-inercja. Nienutonowskie siły grawitacyjne i kontrola entropii jądrowej. Tak samo rozważano, co może stanowić napęd łapów. I tutaj wskaźniki, jakie były, to brak widocznego napędu. Nie, wi nie wiadomo, nie da się na um, zaobserwowanym obiekcie wyróżnić czegoś, co można zidentyfikować jako urządzenie powodujące ruch. Zmiany koloru związane z prędkością wlot-wylot z wody. Czyli to, co pokazywałem również w poprzednim odcinku w przypadku z Agadii z 2013 roku. I tutaj znowu brano pod uwagę teorię antygrawitacji, antymaterii, efektów pola siłowego, mikrofale, laser, rozszczepienie i fuzja. Teraz bardziej ekstremalny temat przejście przestrzenno-czasowe. I tu wskazywano na to, że mm, Trudno oczekiwać po ułap, żeby zachowywały się jak obiekty trwałe ze stałego materiału podobnego temu stołowi. Dlatego, że tutaj wymieniano takie wskaźniki. Zmiana kształtu i rozmiaru, liczne obiekty wyłaniające się z jednego, czyli tak jak było w Agadii. Rozmycie, nagłe pojawianie się, znikanie, kule pod inteligentną kontrolą, czyli chodzi o te kule światła, orby, i przesunięcie ku czerwieni Dopplera przed zniknięciem. No ale chyba nie ma bardziej pożądanego wyjaśnienia tych wszystkich anomalii związanych z tym tematem, jakim jest źródło ich energii. I tu wskazywano na takie możliwe zaczepki. Które mogą doprowadzić do jakiegoś wyjaśnienia, na czym w ogóle miałby polegać ten fenomen pozornie nieograniczonej ilości energii, którą małe przecież bardzo z punktu widzenia ich widoczności obiekty, pojazdy, przedmioty miałyby wykazywać. I tutaj wyróżniano halo wokół obiektu, zmiany koloru związane ze zmianą lotu. Oślepiające światło obiektu, generowanie sił unoszenia, niewidzialność, zmiana kształtu, zasilanie systemów uzbrojenia. To mnie zaskoczyło, ale tutaj właśnie też brano pod uwagę najprawdopodobniej przypadki zbliżone do Kolares, albo właśnie Kolares, gdzie to miało na rzeczy pulsy, promienie światła, strumienie energii, które faktycznie od czasu do czasu są są zmiankowane w raportach o spotkaniach z ułapami. Wpływ na samochody oraz zaciemnienia. I tutaj brano pod uwagę teorie, które mogłyby tłumaczyć zagadkę energetyki ułapalnej. Nuklearne rozszczepienie, nuklearna fuzja, magneto-hydrodynamika, antymateria, czarna dziura, wiązka laserowa, mikrofale oraz strumienie cząstek. I zaawansowane koncepcje w dużej mierze krążyły wokół tej słynnej energii punktu zerowego, czyli zero point field, i zastanawiano się, w jaki sposób te cudeńka mogą ją po prostu pozyskiwać. I sugerowano, to są właśnie koncepcje, które zaproponowali ci teoretycy tych dziedzin. Że to można spróbować osiągnąć poprzez redukcji, redukcję energii stanu podstawowego i e ekstrakcję przez, y przez trojony efekt Kazimira pozyskiwanie energii z pola grawitacyjnego, elektrosłabo indukowane niskoenergetyczne reakcje jądrowe, elektropozytronową anihilację i elektrostatyczną syntezę termojądrową w układzie inercyjnym. I każdy z tych przypadków, każda z tych koncepcji doczekała się w książce rozwinięcia i pewnego uzasadnienia, pewnej debaty. Ale książka nie tylko jest zapisem, powiedzmy, takiej suchej teorii. Każdej z tych, z tych tematów jest przypisany przypadek, który ma sugerować zjawiska, które mogą prowadzić do rozwoju tych koncepcji, ale zawiera też pewne ciekawe. Informacje na temat wypadków dotychczas, chyba takich nieopisanych, nie, nie funkcjonujących za bardzo szeroko w opinii publicznej. No i naprawdę niesamowicie wyczerpującą analizę, w pewnym sensie taką pierwszą, pierwotną dotyczącą najsłynniejszego obecnego przypadku, czyli tego z tajemniczym tiktakiem, który nękać miał grupę powietrzną z lotniskowca Nimic i towarzyszących mu okrętów. Ale zapis, który też uznaję za niezwykle ciekawy, pochodzi z Wielkiej Brytanii. I OSAP miał otrzymać jakby pie pierwszym, yy, yy, pierwszą poszlaką, że zdarzyło się coś bardzo nietypowego yy, w okolicach bazy raf w Heat. Miał być zapis rozmowy pomiędzy pilotami a kontrolerem lotów, zapis pi rozmowy pilotów F-15 z 12 stycznia 2007 roku, kiedy ci piloci donosili, że widzą w powietrzu coś, co nie przemieszcza się mimo ruchu powietrza, mimo wiatru i wygląda jak kamień. Kamień, który lewituje, nic nie waży. Jest nieco bezkształtny, znaczy bezkształtny w sensie. Nie ma określonej struktury jakiejś geoidy czy <laughs> jakiejś prostopadłościanu, czegoś ok dookreślonego. Jest nie większe niż Arbus, i robią, dokonano czterech podlotów do tego czegoś. I nie udało się ustalić, co to było. Co prawda, z dokumentacji wynika, że. Osoba, która była najbliżej tego ułapu, czyli to był pilot, on się nazywał Albert Douglas w randze kapitana. Uważał, że być może był to balon. W pewnym sensie to była taka parasolowa jego teoria, która prawdopodobnie miała go uspokoić. Oczywiście tutaj spekuluję, ponieważ to coś nie przemieszczało się, było po prostu stacjonarne. To jest też właściwość łap, która jest mniej spektakularna niż błyskawiczne przyspieszenie czy błyskawiczny przylot. Niemniej jednak jest to przypadek, który jest podobny do tych spotkań takich zupełnie zbijających stropu asów lotnictwa. A nawet jeżeli to nie byli jacyś, jakieś asy, jakieś orły, które wylatały nie wiadomo ile set godzin, tylko to byli piloci nie tak doświadczeni, no to jednak przeszkolonych i ze wsparciem najnowocześniejszego sprzętu. Przypominające te, które zdarzają się mistrzom lotnictwa i najpo, największej potędze lotniczej świata, czyli Stanom Zjednoczonym. Jeżeli już o nich mówimy, to właśnie książka zawiera obszerny raport z OSAP. Na temat incydentu TikToka, na temat zdarzenia z grupą bojową lotniskowca Niemiec, ponieważ jak się bardzo często opowiada przy okazji tej historii z 14 listopada 2004, co prawda to jest troszkę dłuższa sekwencja zdarzeń, ponieważ najpierw tajemnicze namiary radarowe były wcześniej, ale to główne zdarzenie właśnie miało miejsce 14 listopada. To często się wspomina, że pierwszymi badaczami, którzy w ogóle jakoś spróbowali dotrzeć do świadków uczestników tego, tego fascynującego przypadku, którzy zgromadzili dane, byli właśnie śledczy z OSAP na czele z James Stratonem, który też notabene nie tak dawno ogłosił, że ma w pracy już swoją książkę która tak samo jak książka Lou Elizondo musi przejść ten proces recenzyjny w Pentagonie, w DOD OPS-R, czyli Department of Defense Office of Prepublication and Security Review, czyli taka cenzura ichnia, żeby nie ujawnić danych wrażliwych. To może być naprawdę fascynująca lektura, bo ten brodacz tajemniczy jest w tym wszystkim od 20 lat i po dziś dzień pojawia się w tej doku dramie o Ranczuskim Skinwalkera. Był dyrektorem UAP, UAP Task Force, i na to naprawdę czekam. Ale to, co szczególnie zwróciło moją uwagę przy opisie tego pierwszego śledztwa dotyczącego TikTaka, to wskazanie osoby, której do tej pory nie znałem. Na stronie UFO na poważnie jest taki bardzo dokładny opis tego przypadku, i nie wiem też, tutaj podpowiadam, czy nie warto by również uzupełnić go o tę o informację, że był uczestnikiem tego zdarzenia poróżnik, porucznik Paul LeBlanc, który miał być operatorem radaru APS-145 i Tutaj też w szczegółach był opisany lot zwiadowczy, to już oczywiście uwzględnia ta, ta rozpiska na, na poważnie, bardzo, bardzo dokładna, wręcz szczegółowa niezwykle. Lot porucznika Daglasa Chicksa, to jest pseudonim Curta, który miał być pierwszym pilotem samolotu, Myśliwca F18 Hornet, to był dokładnie FA18C model, który został skierowany na ten tajemniczy namiar, który okazał się w efekcie tym słynnym teraz Takiem. I co było bardzo dziwne w trakcie tej sytuacji, to to, że on oczywiście brał udział w ćwiczeniach, ale został zapytany, czy przypadkiem na pokładzie nie ma, czy nie jest uzbrojony i to go zupełnie wybiło z rytmu, bo wyglądało na to, że operator radiowy przygotowuje go na starcie z jakimś nieznanym wrogiem. Nie miał nie, nie zobaczył nigdy tego pojazdu, tego walcowatego białego obiektu, który jest nazywany jak cukiereczek, mający niewielką ilość kalorii, ale widział to zaburzenie wody, który o którym mówili m.in. Commander Flavor, który to miało być takie pole na powierzchni wody, które wyglądało jakby wrzało, albo tam coś się działo w tej wodzie, jakaś, jakaś aktywność, która poruszała ją. I tak samo miał na radarze właśnie lot tych dwóch FA 18FS, z których jakby relacja z tego, z tego zdarzenia jest w tym momencie powszechnie znana. Też w książce jest rozdział 13 poświęcony sprawom, które zdarzyły się w trakcie tych 9 miesięcy pracy ASAP-u, w których badaniu personel ASAPu miał jakiś udział. I tutaj wybrałem ciekawe bardzo moim zdaniem wydarzenie, które miało miejsce w, na Pustkowiu w okolicach Fallon w Nevadzie które się zdarzyło w nocy 8 maja 2009 roku. Wtedy dwójka młodych ludzi, para, chłopak się nazywał Tyler Woods, a dziewczyna się nazywała Kinsley Brown, pojechali swoim samochodem terenowym na pustkowie. Oni byli w ostatnich latach liceum, tak mi się wydaje, i zobaczyli na ciemniącym niebie trzy światła. Które zachowywały się w sposób wysoce anomalny i wykonywały różne manewry. W którymś momencie jedno z tych świateł wyglądało jakby za wzgórzem czy za jakimś zniesieniem, które ograniczało ich widoczność, albo wylądowało, albo wręcz się rozbiło. Ale na niebie pozostało jedno z tych świateł, więc zaczęli dawać mu sygnały latarkom, podobnie jak czwórka z Alagaz. I oczywiście efekt był. Podobne, to światło zbliżyło się do nich, także zobaczyli obiekt wyraźnie, który przybrał kształt bumerangu. O tych bumerangach też wspominałem w poprzednim odcinku: amerykańskich bumerangach tajemniczych. I jak wspominali, to coś zatrzymało się nad nimi tak blisko, że można było po prostu wziąć kamień albo coś i rzucić w to, i trafiłoby się. I oni wskoczyli do samochodu. Nagle poczuli straszliwy strach. To była taka nagła zmiana nastroju. Do tej pory byli oczarowani i zaciekawieni, co to się będzie działo na niebie, ale wpadli w panikę i zamknęli stamtąd, wydzwaniając w pańce do rodziców w wielkim, wielkim niepokoju. I kiedy dotarli do domu państwa łódź, tam na początku oczywiście, oni żartowali z nich, że w sensie rodzice że oni sobie z niej żartują albo po prostu padli sami ofiarą jakiegoś kawału, ale zobaczyli w jakim stanie emocjonalnym są te, te dzieciaki i wtedy samolot transportowy C-130 przeleciał nad werandą tego, tego domu, co było bardzo nietypowym zdarzeniem, chociaż w pobliżu jest baza wojskowa, ale jednak trzyma się regulacji. Zresztą pan Woods, ojciec Taylora, był emerytowanym pracownikiem tej bazy, do tego jeszcze dojdziemy za chwilę. Ale żeby wyjaśnić całe to za zamieszanie, on zapakował syna do pojazdu, do samochodu, i pojechali to sprawdzić. I natknęli się tam na tym pustkowym, gdzie wcześniej doszło do tej obserwacji na jakąś podejrzaną wojskową aktywność jakichś żołnierzy, jakieś latarki, jakieś jeepy helikoptery ze szperaczami, czyli tymi snopami światła, które tam coś sprawdzały, czegoś szukały i nie trudno było skojarzyć właśnie to, co tam się działo z tym wrażeniem te, tej pary, że jeden z tych ułap albo wylądował, albo się wręcz rozbił. Nie wiem, z czego wynikało to wrażenie, że to chodzi o rozbicie, ale coś musiało to spowodować. I tutaj jeszcze trzy takie ciekawe elementy tej, tej relacji: to to, że iPad to były takie czasy, że oni mieli iPad w samochodzie, który był zepsuty, a kiedy ten bumerang znalazł się nad nimi, to on się uruchomił, czyli wpływ na ziemską technologię, który był również elementem tego zdziwienia personelu Asap. Zresztą Kinsley tam mówiła, że kiedy widziała z boku ten, ten bumerang, to on się wydawał taki srebrzysty pomiędzy punktami świetlnymi, ale kiedy zawracał, zakręcał, stawał się półprzezroczysty. Więc to również jest takie jakby osiąganie czegoś w rodzaju niematerialności, czy, czy zmiany samej struktury, czy czymkolwiek ten, ten obiekt by nie był. Ale drugą taką rzeczą charakterystyczną jest to, że nie mogli się doliczyć czasu. I tutaj to można jakby dwoma torami spekulować, bo wydawało mi się, że to trwało moment, ale kiedy przybyli do domu, okazało się, że minęła godzina. I można oczywiście pójść takim tropem z lat 90., że być może doszło do uprowadzenia czy też pobrania na pokład i e, regresja hipnotyczna spowodowałaby jakieś przypomnienie tych zdarzeń. Ale idąc za myślą Halaputofa, który był głównym teoretykiem ASAPu i ATPu, można to w ten sposób próbować tłumaczyć, że znalazłszy się tak blisko tego bumerangu, że mogli czymś cisnąć w niego, tak? Może by się wtedy wkurzył albo wystraszył albo powiedział: "Ej, nieważne", ale znaleźli się w obrębie tego bombla który umożliwia przemieszczanie się tych rzeczy i w związku z tym wyszli z codziennego środowiska czasoprzestrzennego i spędzili pewien czas w cudzysłowie u nich. I dlatego im się potem to nie zgodziło. Oni mieli odbiór czasu taki, jakby był wewnątrz ich organizmów, ale na zewnątrz on popłynął inaczej. I teraz też się zastanawiam z tej perspektywy, czy to nie wywołuje pewnego rodzaju reakcji w systemie nerwowym, czy też w mózgu osoby, która doświadcza tak dużej zmiany, takich bardzo bazowych praw, które definiują jego postrzeganie tu i teraz. Chociaż w zasadzie teraz nie ma. Obecności w czasie. W sumieniu czasu i czy przypadkiem to nie wpływa na relacje o scenariuszu uprowadzenia, ale to jest tylko taka myśl bardzo nieuczesana. Nie będę w to, w to wnikał. Być może w, w jednym z przyszłych odcinków, kiedy spróbujemy dociec, co tak naprawdę tam się wydarza pomiędzy percepcją a y, tą, tą dziwaczną rzeczywistością, która najwyraźniej tam dokonuje załamania, to wtedy więcej na ten temat sobie powiemy, ale Trzecią taką dziwną, zagadkową sytuacją związaną z tym zdarzeniem była próba wyjaśnienia przez ojca, właśnie w swoim dawnym miejscu zatrudnienia, czyli w tej bazie Falon, tego co spotkało dzieciaki. Oni stwierdzili, że to były trzy samoloty C-130, co było kompletnie nieprawdopodobnym wyjaśnieniem. I po raz kolejny pokazało taki. Typowy tumi wisiski, taki zupełnie zamiatający pod dywan jakiekolwiek zdarzenie z tym związane przez amerykańskie lotnictwo, albo po prostu próbę utrzymywania tej propagandy, że nic, co dzieje się na amerykańskim niebie, nie może być anomalne, czytaj poza zrozumieniem, poza kontrolą amerykańskiego lotnictwa. I teraz również są wymienione bazy danych, które założył OSAP, i gdyby do nich został udostępniony publiczny jakiś sposób zapoznania się z nimi, to mogłoby być niebywale fascynujące, ponieważ, jak piszą autorzy książki, ich baza zawiera 248 tysięcy 141 raportów. I Tutaj dzieli się na takie podbazy, w których jest zawarta baza organizacji NITS, czyli tej takiej grupy badawczej założonej przez Boba Bigelowa jeszcze na koniec XX wieku, która głównie się koncentrowała na ranczu Skinwalkera. Jest baza pilotów, jest baza raportów z projektów SIGN, Gracz i Blue Book, czyli wysiłku amerykańskiego lotnictwa, żeby spróbować coś zrobić z UFO od lat 40. do lat 60., jest baza, która się nazywa UFOCAT, która ma zawierać 203 tysiące raportów, 805. To jest, no, nie wiem, liczba po prostu kolosalna. Cóż tam jest i jakby w jaki sposób to jest uporządkowane, w jaki sposób to jest zebrane? Czego, dotyczy, czego dotyczą te zdarzenia? Co, co sprawia, że taki raport, trafił do takiej bazy danych naprawdę wiele bym dał za to żeby dowiedzieć się coś więcej na ten temat może to jest gdzieś dostępne może państwo mi napiszecie o tym i wtedy będę mógł właśnie zaspokoić w, jakim, w jakimś stopniu ciekawość jest baza danych MUFONu jest baza danych poświęcona przypadkowi Colares kanadyjska baza danych dotycząca Wielkiej Brytanii i tutaj ciekawostka Właśnie baza danych, która ma dotyczyć raportów zebranych przez ASAP i BAS, ma zawierać 49 raportów. Więc co to znaczy? Czy to jest ilość zdarzeń, które oni skatalogowali w ciągu tych 24 miesięcy? To się wydaje dosyć mało. Czy to są przypadki, które zdarzyły się jakby wyłącznie personelowi tych projektów, nie, nie personelowi MuFONu? No trudno orzec. Jest baza danych wydarzeń, które miały miejsce na ranczu Skinwalkera albo były z nim związane. I to jest obfita baza danych, bo ma, ma zawierać 537 raportów z lat 1950 do 2010, czyli sięga daleko w przeszłość przed okresem, kiedy małżeństwo Shermanów, Gormanów. I wykupiło tą, tą, ten obszar, i zaczęło po pewnym czasie doświadczać takiego nadpogu zdarzeń wysoce tajemniczych, że aż poszli do prasy i zdetonowali to całe niesłabnące po dziś dzień zainteresowanie tym czarodziejskim, poniekąd miejscem. I jest baza efektów poranczowych. Czyli podejrzewam, że to może być katalog tych zdarzeń związanych z tym, co OSAB jako pierwszy nazwał tym e, klejącym się portfolio, czyli efektem, e, e, to jest autostopowicz. To znaczy, że coś dziwnego, co dzieje się w miejscu paranormalnym, w paranormalnym hotspocie, jest w stanie wydarzyć się w miejscu zamieszkania, w miejscu stałego przebywania osoby, która za dużo czasu spędziła w takim paranormalnym centrum, i w pewnym sensie doświadcza takiego zakażenia swojej osoby albo miejsca, w którym przebywa. Jest to jedno z tych bardziej fascynujących zagadnień ostatniego czasu, które też się spotyka oczywiście z dużą krytyką osób, które to wszystko traktują z przymrużeniem oka, jako tą część takiego paranormalnego bukietu, który jest nieodzowny wokół tego rdzenia zjawiska łap, ale tak jak wspominałem, projekt OSAP starał się to traktować jakby pełną ławą, nie odpuszczając nikomu i niczemu, nie przepuszczając żadnej wzmianki o żadnym tajemniczym zjawisku, czynności, wydarzeniu, przypadku, które nawet mogłoby trafić na, na karty starodawnej baśni i właśnie w takim stylu utrzymana jest analiza jest kategoryzacja sześciu poziomów analizy zjawiska UAP i to jest ta różnica, którą w pewnym sensie starano się wprowadzić pomiędzy ASAPem a ATPM, który był skoncentrowany na namiarach, na danych, na zapisach z różnego rodzaju czujników, tymczasem OSAP w dużej mierze może nie był nakierowany na te zjawiska, których dzisiejsza fizyka nie jest w stanie wytłumaczyć, ale w pewnym sensie no, kładł na nie nacisk nie mniejszy niż na ustalanie wszelkiego rodzaju innych wskaźników, bo w tych sześciu poziomach jako pierwszy potraktowana jest analiza fizyczna w przypadku ułap, gdzie jest badana przykład trasa przelotu, miejsce lądowania, efekty mierzalne. Ale już druga warstwa jest antyfizyczna, i tutaj są takie wskaźniki wyszczególnione jak zanurzanie się w gruncie, zmiana rozmiaru kształtu, stawanie się niewyraźnym lub przeźroczystym, dzielenie stalanie, znikanie momentalne pojawianie w innym miejscu, słaba widoczność wzrokowa, brak odczytu radaru, zaburzenia czasowe, zaburzenia przestrzenne, i tutaj właśnie mamy do czynienia z tym. Niefortunnym takim przekonaniem osoby, która jest w kontakcie z czasoprzestrzennym bąblem, łap, że coś, co od zewnątrz ulega dystorcji optycznej albo sensorycznej, wydaje się niezbyt duże, no to w środku wydaje się znacznie, znacznie bardziej obszerne. No i oczywiście kule światła, czyli orby. Trzeci poziom jest psychologiczno-socjologiczny. Czwarty fizjologiczny, fizjologiczna, fizjologiczny poziom badań. Piąty to parapsychologiczny, gdzie wzięte pod uwagę są takie y, tajemnicze y, odczucia, bo trudno to chyba jest jakoś. Y, sprawdzić, namierzyć, jak telepatia, samoruchomość obiektów, bezprzyczynowe efekty dźwiękowe, lewitacja, przewidywanie myśli, przejrzyste sny lub wizje, czyli to od czego nie ucieka Diana Walsh Pasulka, wręcz bym powiedział, że, że lubi to, nabywanie nadzwyczajnych umiejętności i na koniec jedna z najbardziej kontrowersyjnych, moim zdaniem dużo, dużo bardziej kontrowersyjna niż to widzenie na odległość, czy odbieranie danych na odległość, o których mówi Lu Elizondo, czyli uzdrawianie. I ostatnia warstwa analizy zjawisk UAP jest kulturowa, czyli wpływ na, na kulturę. I co było dla mnie też zaskoczeniem, zostały podane również kategorie opracowane na potrzeby tych badań przez Jacques Vallée, który jest nestorem ufologii, jak zawsze powtarzam, i był kumplem J. Alena Heinka. Oczywiście to jest takie bardzo prozaiczne określenie ich zażyłości. J. Alan Heinek opracował najsłynniejszą kategoryzację kontaktu z UFO, czyli bliskich spotkań. Pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dołożono czwarty. W pewnych kręgach również się aprobuje taki termin jak bliskie spotkanie piątego stopnia, ale ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że dla OSAP Jacques Vallée postanowił stworzyć nowe kategoryzacje, być może bardziej szczegółowe, Państwo ocenicie, czy bardziej dokładne, ale niektóre, przynajmniej jedna, jest zgodna z nazewnictwem Heinka, chociaż znaczy coś innego, bo mamy tutaj do czynienia z takimi kategoriami jak flyby, czyli właściwości lotu FB od 0 do 5, e, maneuver MA od 0 do 5 i teraz mamy bliskie spotkania i mm, poziom 1 bliskiego spotkania, czyli bliskie spotkanie pierwszego stopnia, to jest obiekt na gruncie lub blisko gruntu. Bliskie spotkanie drugiego stopnia to fizyczne ślady, trzeciego to obiekt z pasażerami, czwartego to uprowadzenie, a piątego efekty fizyczne obrażenia fizjologiczne patologiczne. Więc mamy jakby alternatywne bliskie spotkania bardzo ciekawe, zwłaszcza jeszcze na dokładkę, tutaj Picanteri dodaje, że przecież w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, które spopularyzowały tą terminologię, tą kategoryzację, no to przecież jest postać wzorowana na Jacques'u grana przez François Truffaut. No to postanowił jakby zrobić swoje Bliskie spotkania, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie do oceny ale dużo ciekawsza jest kategoria anomalii, które były właśnie opisywane w tej skali. Pierwszego stopnia to amorficzne światła lub niewyjaśnione eksplozje na niebie. Anomalie drugiego stopnia to samoruchomość, bezprzyczynowe dźwięki, anomalie fotografii. Trzeciego, dziwne istoty, i tutaj brano pod uwagę, takie jak, uwaga, duchy, yeti, kryptydy, Elfy lub istoty duchowe, czyli menażeria prosto z folkloru. Coś bardzo bliskiego oczywiście postrzeganiu całego fenomenu ułap przez Jacques'a Vallée. Jest cały odcinek poświęcony jego, jego myśli w tym zakresie. Serdecznie zapraszam również i na niego. Anomalia czwartego poziomu to interakcje z tajemniczymi bytami. Z kolei piątego to anomalne obrażenia śmierci a nawet przypadki czegoś, co się określa jako samozapłon. Bardzo ciekawym elementem tej książki, chociaż dosyć zdawkowym, jest przegląd zapisu relacji tajemniczych zdarzeń, których w tym okresie, który jest przedmiotem. Tej pierwszej części, chyba z trzech. Tak mi się wydaje, że autorzy zapowiadają trzy części, czy zapowiadali. Nie wiem, czy, czy to się jakoś nam spełni. Kibicu, nie? Przegląd zdarzeń z rancza Skinwalkera. Ponieważ spotkałem się z taką optyką na problem rancza Skinwalkera, który również będzie tematem na pewno nie jednego odcinka tego serii, iż osob tam siedział, oni czekali, czekali, aż coś się zdarzy, i. Wiecie, świerszcze, tutaj coś przebiegło, królik. I, I że nic się nie działo po prostu. I dowodem na to między innymi miał być dziennik prowadzony przez Jacques'a Vallée, do którego zapisków dotarł dziennikarz Stephen Greenstreet, który zrobił monumentalną taką pracę reporterską, podcasterską na temat ranczach Chyba pięć albo sześć części, które... Punktują bardziej niż same zjawiska, które tam mogą występować, nastawienie i, i bolączki ekipy, która albo prowadziła, albo dalej prowadzi tam aktywność związaną z tą, z tą posesją, ale właśnie jakby w odparciu tego wrażenia, że Jacques Vallée miał pisać w swoich prywatnych zapiskach dalej żadnych wieści z rancza, to książka podaje przynajmniej parę takich zdarzeń. Od mocno dziwnych do takich no bardzo subiektywnych w odbiorze, bo to oczywiście jest wszystko problem żywych czujników, czyli opowieści ludzi, którzy mieli coś doświadczyć i tego, w jak poprawny lub niepoprawny sposób zinterpretowali to, co im się przydarza, mając w sobie cały zasób tych pryzmatów, jakimi są podświadomość, nieświadomość, lęki, obawy i przemyślenia, oczekiwania. Ale mimo wszystko myślę, że warto przynajmniej kilka z nich przytoczyć. One się miały zdarzyć ekipie ochrony z firmy BAS. To są osoby, które są zidentyfikowane tylko chyba nazwiskami albo to są pseudonimy: Salinas, Cross, Fisher i Norton oraz opiekunom rancha Richardowi i Jean Ditson, którzy wydają się być takimi trochę cicho-ciemnymi postaciami związanymi z ranczem Skinwalkera. Zresztą, któż nie jest trochę taki cicho-ciemny, kto tam bywał albo komu się tam coś zdarzało. I na ten przykład właśnie 1 września 2007 roku Salinazowi, to jest być może nazwisko, być może pseudonim, oraz Dicowi, mieli nagle poczuć jakby takie dziwne wrażenie... Niepokoju, czy też właśnie, że są obserwowani. To się określa takim mianem, że miały się podnieść włoski na ciele. Myślę, że większość z nas wie dokładnie, o jakie wrażenie chodzi bez konkretnego powodu. I mieli oni zobaczyć jakby szereg tajemniczych zjawisk w atmosferze, w okolicy, to było nocą już, a później przez lornetkę obserwować duży obiekt, który z odległości wydawał się dużą grupą osobnych światełek, ale w istocie miał być większy i w dolnej części miał zawierać różnobarwne, migające światełka. Następnie, tutaj też dość ciekawa taka bardzo rancherska opowieść, oczywiście chodzi o to jedno konkretne rancho, albo szereg nawiedzonych ranch, czy paranormalnych ranch, bo ich jest więcej. 6 październik 2007 roku osoba określona jako fisher miała zobaczyć mglisty kształt przy łóżku, który miał spoczywać przy tym łóżku, a później przemieścić się w kierunku drzwi i jakby wysunąć do sąsiedniego pomieszczenia. Co jest ciekawe, to miał przypominać chyba prostopadłościan leżący, bo są wymienione takie, takie parametry tego cienia. Jak wysokość 60 cm, szerokość 60, szerokości i wysokości i 150 cm długości. No oprócz tego są jeszcze opowieści dotyczące osoby określonej jako cross, która, której miał zniknąć drogocenny przedmiot odkładany w miejsce ustalone i który miał później się tam pojawić, czyli to jest przypadek samoruchomości przedmiotu. Oraz miał doświadczyć również takiego bardzo silnego, niewyjaśnionego przeświadczenia, że nie jest sam w lokalizacji, która jest określana jako Homestead One. To jest chyba ta baza operacyjna teraz grupy z rancha Skinwalkera do gudramy telewizyjnej. I miał poprosić o jakiś sygnał, tą obecność, którą wyczuł, właśnie, mimo że zmysłowo jej nie potwierdzam. I wtedy zmysł powonienia. Miał wykazać, mówię to tak bardzo technicznie, po prostu poczuł zapach perfum owocowych, co miało być niewyjaśnione. No, ale oczywiście, gdyby przeprowadzić jakieś badania medyczne czy, czy badania yy, yy, nie wiem, czy przeprowadzono jakiekolwiek badania ale sądzę, że takie zmysły, jak na przykład zmysł powolnienia, może również. Być podatny na różnego rodzaju dysfunkcje, i nie wiem, czy, czy w jakikolwiek sposób można to opisywać jako autentyczne badanie, tylko raczej chodzi o takie doniesienie, że tak się komuś zdarzyło. I teraz co z tym OSAPem? No był jaki był. Można go określać jako pionierski, można go określać jako Próbę przyłożenia linijki, ekierki do zdarzeń duchowych, do zdarzeń metafizycznych, ezoterycznych, nawet w jakimś sensie. Na niektórych polach być może osiągnął pewien sukces, tak jak na przykład te wszystkie koncepcje dotyczące napędu yy, yy, następnej generacji urządzeń lotniczych. Na pewno są bardzo inspirujące do rozważań. Na temat tego, skąd wziąć energię do tego, co ułapy wyczyniają i na jakiej zasadzie mogą osiągać takie możliwości. Na pewno zbieranie raportów, współpraca z organizacją pozarządową, czyli z MUFONem i próba nadania temu jakiejś organizacji, mam jakby. Z mojej perspektywy, bardzo wielu doświadczonych, którzy relacjonują rzetelnym, o wysokiej wiarygodności, wiarygodnym badaczom to, co mufon wyprawiał w przeciągu ostatnich dekad, no to czasami aż po prostu włosy stają na sztorc i w ręce sam wpada widelec. Więc to wszystko wydaje się być sensowne. Na koniec jest jeszcze taki rozdział, który pokazuje, że teraźniejsze postulaty, w jaki sposób badać ten fenomen, są w dużej mierze zbieżne z tym, co robiono wtedy. Oczywiście tutaj podejrzewam, że dużo dziwnych pomysłów, nie wiem, koncepcji czy, czy działań, które mogły wynikać z osobistych przekonań prominentów Asapu mogą zostać dalej tak dyplomatycznie przemilczane, tak samo jak sam osad został przemilczany w artykule z New York Times z 2017. Niemniej jednak, na pewno jest to bardzo wartościowa baza danych, z której można się dowiedzieć przynajmniej to, co zdecydowano się nam przedstawić, bo często właśnie osoby związane ze sobą mówią: O tyle żeśmy tutaj nabadali, tyleśmy raportów nawysyłali, no to gdzie, to gdzie to wszystko jest? No to przynajmniej teoretycznie jest na stole. Jeżeli coś się więcej pojawi, to bardzo chętnie Państwu o tym opowiem. Za tydzień Brazylia, a później wreszcie Bob Lazar. I pytanie: jak się ma Lu Elizondo i Grasz do Boba Lazara? Bo w pewnym sensie wydaje się, że to znowu jest opowieść o dwóch nurtach podobnej rzeki. Czy podobnej tak naprawdę? Zastanowimy się razem. Dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wszystko i do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.